Nie sądziłem, że wybór wydłużenia chwytu do A7C Mark II oraz CR będzie tak skomplikowany. Cześć, ja jestem Rafał Sztygowski, te chwyty kupiłem z własnych pieniędzy, poza tym od Sony, bo go dostałem na testy. A jeśli szukacie zniżki, używając kod RS5 w sklepie Fotoforma dostaniecie 5% rabatu na większość produktów właśnie w tym miejscu. Ponieważ myślałem, że wydłużenie gripa i po prostu taka delikatna baza będzie łatwym tematem i zapewni mi wszystko to, co będę chciał, a się okazuje, że każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy, które wpływają znacząco na kwestie użytkowe, jak i właśnie sam fakt tego gripa. I podzieliłem te płytki na dwie kategorie, po prostu sam grip oraz walory użytkowe. Takie top 3 z każdych tych podpunktów. I niewątpliwie na miejscu pierwszym jest grip od Sony, który jest najwygodniejszy właśnie jeśli chodzi o kwestię samego chwytu. Jeśli jesteśmy za aparatem, no ten grip jest zwyczajnie najwygodniejszy, ponieważ jest naturalnym wydłużeniem po prostu aparatu z tą samą fakturą i z tymi samymi materiałami. Oczywiście nie jest idealnie, bo poza gripem dokręcenie samej płytki jest tutaj delikatnie, powiedziałbym, niekomfortowe. Całość tak delikatnie się chybocze porusza, nie ma tutaj takiej pewnej stabilności. Myślę, że to jest właśnie przez to, że ten mechanizm dokręcania jest taki łatwy i przyjemny w zamontowaniu, powoduje, że jest tam delikatny luz i nie da się tego dokręcić naprawdę, tak powiedziałbym, solidnie, żeby nie powstawał żaden ruch. To samo tyczy się tej samej części, gdzie trzymamy ten palec. Tam też jest delikatny luz i mocniej wciskając właśnie ten grip palcem, tam się pojawia właśnie takie delikatne poruszanie przez to, że ta część się otwiera i jest po prostu ruchoma. Próbowałem dokręcać śrubki, ale niestety bez efektu pozytywnego ten luz się zwyczajnie nie zmniejszył. Na drugim miejscu w tej kategorii jest baza od Smalrig. Ona zdecydowanie jest krótsza od tej od Sony, ale nadal ten palec tam komfortowo leży. Można jeszcze tu się delikatnie przyczepić do tej powierzchni. Jest ona śliska i ten palec nie ma tam pewnego chwytu. Podejrzewam, że jakbyśmy sobie nakleili coś tutaj ekstra, żeby poprawiło ten chwyt, będzie zdecydowanie lepiej. Oczywiście w tym miejscu nie ma żadnych luzów, płytka siedzi naprawdę bardzo solidnie, a dodatkowo dostarcza nam kilka funkcji użytkowych, o których wspomnę za moment. A takim końcowym mieszanym tutaj uczuciem, jeśli chodzi o to wydłużenie, może być fakt, że gdy chcemy wyjąć baterię, trzeba tam delikatnie uchylić takie, powiedziałbym, że drzwiczki, bo tak jest właśnie skrojona ta płytka. Bez tego nie wyjmiemy tej baterii z aparatu, a dla niektórych może być to zwyczajnie skreślające. Mi to osobiście nie przeszkadza. Na miejscu trzecim jest baza od Folkam. Ona jest najmniej wygodna pod kątem właśnie wydłużenia aparatu, jeśli chodzi o ten grip. Wydawało mi się, zanim to przyjdzie, że będzie ona idealna, bo jest gdzieś w długości pomiędzy Sony a właśnie Smalrigiem, ale niestety po zamocowaniu okazuje się, że te wcięcie, które wygląda fajnie, no niestety przeszkadza w tym użytkowaniu, ponieważ ten palec tak naturalnie tam ląduje i nie jest to tak w 100% wygodne. Chodziłem z tą płytką przez pewien czas, no i ten palec tam ciągle się gubi, trzeba jakoś sobie tam go ułożyć. Myślę, że w dłuższej perspektywie może być to uciążliwe, ale ta płytka ma zdecydowane plusy, o których właśnie za moment wspomnę. Kolejną kategorią, moim zdaniem, są walory użytkowe. I tu trochę podium się zmienia, bo na pierwszym miejscu właśnie bym postawił bazę od Folkama pod kątem użytkowym. Ta baza chyba jest najwygodniejsza, a przynajmniej takie ja mam wrażenie. Nie dość, że sama baza ma wbudowane tutaj w podstawę m.in. Arca Swiss, czy te specyficzne płytki i mocowanie od Folkama, do których możemy zastosować naprawdę całą masę akcesorii. I to jest naprawdę wielkim plusem. Ja się wyposażyłem na przykład w klampa i bezpośrednio to wpinam i to się fajnie blokuje. Dodatkowo też się wyposażyłem w statyw, który ma tą specyficzną bazę. Blokuje się wszystko idealnie, więc użytkowo tutaj jest super. Dodatkowo mamy tutaj kilka stref mocowań, na przykład na pasek bądź strapa do ręki, więc tu możemy sobie bez problemu wszystko podpiąć. Też fajnie to działa. A żeby było tego mało, tutaj na boku mamy jeszcze dwa gwinty, więc jeśli chcemy wkręcić jakieś akcesoria, na przykład Magic Army, czy dodatkową rączkę, czy jakiegoś strapa, takiego specyficznego, no to tutaj nie ma problemu. Także moim zdaniem Folkam na tym polu błyszczy najlepiej. A i prawie bym zapomniał, tutaj na samym froncie mamy dodatkowe dwie śruby, gdzie możemy dokupić uchwyt specjalny, wertykalny, który mocuje się jeszcze wokół właśnie
mocowania na obiektywy i bez problemu możemy zmieniać orientację z wertykalną na horyzontalną, przekręcać. I więc jak będziemy chcieli, tutaj mamy takie pewne zamocowanie, baza plus to, no to powinno się trzymać, chociaż ja osobiście nie planuję tego używać. Oczywiście nie jest idealnie, mi w tej płytce brakuje mocowania na magnes i właśnie na ten klucz taki do montażu, do odkręcania śrubek. Fajnie jakby się to tu znalazło, ale niestety w tym mocowaniu tego nie ma. Na drugim miejscu jest płytka od Small Rig. Ona jest najbardziej wyważona właśnie z tych wszystkich wydłużek i baz do A7C2 i CR, ponieważ jako wygodny jest też po środku, użytecznie też jest bardzo dobrze. I ten delikatny minus, co był w Folkamie, czyli brak tego narzędzia dodatkowego na magnes w samej bazie, jest tutaj rozwiązany. Mamy tutaj właśnie taki klucz i mamy go zawsze pod ręką, więc to jest fajne, mi się to rozwiązanie podoba. Od spodu mamy zdecydowanie większą ilość gwintów, żeby sobie coś jeszcze przykręcić, zamocować. Dodatkowo sama baza jest typu Arca Swiss, tak naprawdę szeroko, więc jeśli korzystamy z tego systemu, na pewno będziemy zadowoleni. Aczkolwiek tu się wiąże z pewnym minusem, bo nie znalazłem klampa na plecak czy do paska, który oferuje właśnie mocowanie Arca Swiss. Także jak ja bym chciał używać tej płytki w dłuższej perspektywie, musiałbym mocować jeszcze jedną płytkę specyficzną do klampa, do paska, żeby ona tu siedziała i żebym mógł to używać w ten sposób jak chcę. Ostatnie, ale nie mniej ważne, mamy tutaj z boku mocowanie na pasek, więc możemy w zasadzie wszystko zamocować bez dodatkowych kombinacji. Dlatego moim zdaniem Small Rig jest na samym środku. Na trzecim miejscu użytkowo grip od Sony i tutaj on praktycznie użytkowo wypada najgorzej, nie ma żadnych dodatkowych feature'ów, ma tylko od spodu jeden gwint, o którym wspominałem, że jest nie za specjalnie stabilny, więc jak tutaj sobie coś wkręcimy, to będzie po prostu tak niepewnie, a przynajmniej ja miałem takie wrażenie. Nie ma tu się za specjalnie nad czym rozwodzić, bo ten grip poza tym nie posiada żadnych dodatkowych funkcji. Jak zapewne sami się domyślacie, takim bezpiecznym wyborem jest właśnie wydłużka od Small Rig, która jest w dwóch kolorach, czarny plus srebrny, w zależności, który będziemy sobie chcieli wybrać, możemy sobie dopasować do koloru body i to jest taki naprawdę bezpieczny wybór, jeśli chodzi o tą płytkę i nie jest ona za specjalnie droga. A moim wyborem jest po prostu baza od Folkam, która użytkowo zdecydowanie błyszczy, tym bardziej jeśli się wyposażymy w większą ilość akcesorii właśnie do tego systemu szybkiego montażu. Ten minus, o którym wspomniałem, że ten palec tam dziwnie ucieka w to specyficzne wcięcie, ostatecznie myślę, że się przyzwyczaję, jak będzie uciążliwe na tyle, że mi się nie będzie podobać, no to będę kombinował, jak to poprawić. A na sam koniec wydajcie znać, którą bazę byście wybrali do A7C2 bądź CR.